Cześć, z tej strony Kebab i witam was na kanale Beka z życia. Beka z życia, mój znajomy został potrącony przez samochód. Tak, jest to totalna beka, więc dzisiaj opowiem wam po prostu historię, jak mój znajomy został pierdolnięty przez samochód. I bardzo dobrze, i bardzo tak, zabij wszystkich! Jeżeli wy mieliście coś ciekawego do powiedzenia, w sensie jeżeli wy macie coś ciekawego do powiedzenia, jeżeli coś wam się zdarzyło, albo coś waszym kolegom się zdarzyło, co warto byłoby opowiedzieć i razem mieć bekę, oglądając bekę z życia, to napiszcie do nas maila. Maila podam pod koniec filmu. A my teraz przejdźmy do historii. Więc tak, historia zaczyna się w lato 2018 albo w 2017. Tak, bo wtedy robiliśmy projekt o nazwie Clickhead. To jakby ze znajomymi robiliśmy projekt o nazwie Clickhead. Wtedy jakby kiebowa jeszcze nie robiłem. Mieliśmy robić gry komputerowe. Mieliśmy nawet pomysł na stronę internetową. W sensie pomysł był mój, zajebisty pomysł. Może kiedyś to zrobię jeszcze, jak będę miał czas. No i jakby to właśnie to było w 2017 roku, nie? Byłem tam ja, mój kolega Reddy i mój kolega, nazwijmy go Emil. Okej? Nazwijmy go Emil. My tam oczywiście spędzaliśmy sporo czasu, myśląc nad nowymi projektami. W ogóle jakby idealnie się dopasowaliśmy, nie? My swoją drogą chodziliśmy razem do podstawówki. Więc jeżeli ktoś chodzi teraz w Elblągu do podstawówki SP18, to pozdrawiam, jakby to jest moja podstawówka, do której chodziłem, nie? Tam niektórzy w ogóle w komentarzu pisali mi pod filmem, gdzie opowiadałem, że jak koleżance zbiłem oko, nie? Tam mówiłem o swojej podstawówce, to niektórzy w ogóle pisali, że ty chodziłeś do podstawówki numer 20 w Kędrzynie? Kurwa, nie, w Warszawie? Nie, jakby nie, po prostu chodziłem do Elbląga, tam SP18, więc pozdrawiam wszystkich. Swoją drogą, jak chcecie zobaczyć ten materiał, gdzie zbiłem koleżance oko, to tutaj macie chyba, nie wiem, link w opisie, albo tutaj macie kartę, wejdźcie sobie, obejrzyjcie to, nawet śmieszne było. No i tak, jakby razem się tam bawiliśmy, jakieś tam śmiechy, nie, wspólny humor. No i w pewnym momencie chcieliśmy pojechać sobie do McDonalda, bo ja chciałem jechać do McDonalda, oni nie mieli wyboru, nie? No i jedziemy, po drodze tam zajechaliśmy, my uciekaliśmy przed tym Emilem, nie, razem z Radim, i po drodze zajechaliśmy do Żabki. I on pojechał dalej, w ogóle nie widział nas, myślał, że pojechaliśmy tam dalej do McDonalda. Swoją drogą mieliśmy jeszcze przed McDonaldem zajechać po naszą starą szkołę, czyli SP18, nie? I on tam pojechał, myślał, że my tam pojechaliśmy, a my byliśmy w Żabce, nie? No i my tam sobie kupujemy jakąś kolę, jakieś tam pierdoły. Potem wsiadamy na rowery, jedziemy dalej. My jedziemy jakby do SP18, mówimy sobie, gdzie jest ten Emil, nie? Nazwaliśmy go Ugryzyk, bo miał takie tiki nerwowe, że robił am, am, am. Taką bekę. Pamiętam jak na lekcji kiedyś, tak patrzę na niego, co on robi, nie? A ten otwiera buzi, zaczyna tak machać tą głową. I pan dinozaur, nie? Co on robi? No i jedziemy tam do SP18 i przejeżdżamy przez skrzyżowanie. I nagle jakaś starsza babcia mnie zaczepia tam krzycząc: chłopczyku, chłopczyku, nie? Ja mówię, o, okej. Tam już zdejmuję gacie, nie? No, I'm ready, bitch. Ale patrzę, że jakby Emil leży rozjebany na ziemi. W sensie on żył, nie? Znaczy, jakby nie był totalnie zmasakrowany. Po prostu leżał rower i on cały obity leżał na ziemi. Na chodniku, nie? I my tak patrzymy na siebie, no to podchodzimy do niego, mówię, co się stało, nie? I tam babcie jakieś mówią, że no kolega został potrącony przez samochód, nie? Patrzę na Emila, Emil mówi, no auto mnie jebnęło. Super, fajnie, po prostu akurat musiałeś w tym momencie, kiedy ja jestem głodny, chcę jechać do McDonalda, ty musiałeś zostać potrącony przez jebany samochód. Swoją drogą spojrzałem na sprawczynię tej sytuacji. To była taka starsza kobieta, która jechała autem i po prostu nie zauważyła debila, który przyjeżdżał na rowerze przez pasy, nie? Swoją drogą, wiecie, że nie można przejeżdżać przez pasy na rowerze? Trzeba zejść z roweru i go przeprowadzić. Więc kurwa, Emi, nie mogłeś przeprowadzić jebanego roweru, tylko musiałeś na nim jechać. No i został potrącony. No i bardzo dobrze, nauczka będzie, prędzej czy później. No ja tam się pytam, no okej, fajnie, zostałeś potrącony, ale czy jesteś w stanie wstać, nie? No ja mówię, że no jestem w stanie wstać, wstaję. Babcie do niego podchodzą, łapią go wszędzie tam, łapią go za ręce, za głowę. Nie, stawaj, bo coś ci się stanie. Ja pierdolę, super. Swoją drogą,
One już zadzwoniły po karetkę, po policję, no tam przyjechała policja, przyjechała karetka. Zaczęli go badać, wiecie, tam robić mu jakiś fisting czy coś w tym stylu, nie? W ogóle też przyjechała jakby gazeta taka elbląska, nie jak to nazwać, no i zaczęli robić zdjęcia, nie, żeby zrobić artykuł o tej całej sytuacji. Ten artykuł dalej jest i jest nawet zdjęcie jakby tego skrzyżowania, jakby tego miejsca zdarzenia, jak ja stoję tam razem z Redim, oczywiście zamazani jesteśmy, jak ktoś się dobrze przyjrzy, to my tam stoimy i dłubimy w nosie po prostu. Znaczy ja dłubałem w nosie, a Red nie wiem co robi po prostu. Ale autentycznie była taka sytuacja. Jest jebane zdjęcie, jak stoję z boku z Redim i dłubiemy w nosie, nie? Ja pierdzielę, to lepiej wyjść w gazecie nie mogłem. Oczywiście tam mówię, dobra, Emil, fajnie, wszystko spoko, ale możemy jechać do McDonalda. On, że no niezbyt, niestety nie mogę jechać do McDonalda, bo kolej z karetki powiedział, że muszę jechać do szpitala. Spoko, super, tego mi brakowało, naprawdę tego mi brakowało. No ja mówię mu, że no brakowało mi tego cały czas, że ktoś zostanie potrącony przez samochód i ja przez to nie mogę zjeść normalnego obiadu. Ale jestem egoistą. Totalnym egoistą jestem. Potem przyjechał jakby wujek tego Emila razem z ciocią. Myślałem, że będą jakby zszokowani, że mój Boże, mój Emil, jak co mu się stało? Się okazało, że nie, po prostu bekę z niego cisnęli, nie? Tam jeszcze razem z wujkiem podchodzimy do tego auta, co jebnęło, jakby do tego auta, które uczestniczyło w tym wypadku, nie? I on tak patrzy i mówi, zaczyna się śmiać i mówi, że no, jak widać, to jest zgniecenia są. Emil jedną głową pewnie, nie? My tam się śmiejemy. O, tutaj proszę bardzo, jest zagłębienie. Tutaj ząbkami zahaczył. Twarożek jeszcze został, bo zębów nie myjemy. Totalnie zaczął cisnąć po tym Emilu, nie? Zaczynamy bekę cisnąć też w sumie. Bardzo dobrze, dobrze został potrącony. Tak to jest, kiedy nie przestrzega się prawa, nie? No i co? W sumie jaki z tego morał jest taki? Morał z tego taki jest, że... Patrz jak jeździsz, what the fuck man, patrz jak jeździsz, ponieważ jakby nie to, że patrz jak jeździsz, przestrzegaj jebanego prawa, no jak widzicie na przykład, jeżeli wy macie zielone światło, to tak czy siak spójrzcie w lewo i w prawo, czy możecie normalnie przejść, bo są takie wariaty, albo tacy starzy ludzie, którzy na przykład nie wiedzą o tym, że trzeba się zatrzymać na zielonym świetle, na czerwonym świetle i jadą. Więc nie róbcie czegoś jak tak zero-jedynkowo, nie róbcie zero-jedynkowo wszystkiego, bo to się dla was źle skończy i dla Emila się skończyło bardzo źle. Nie zjadł McDonalda i trafił do szpitala na kilka dni. Nie mógł z nami wychodzić, miał obite wszystko, kurwa, ryj, penisa i tak dalej, nie? Słaba sytuacja. Nie wiem, tam chyba z godzinę spędziliśmy. Tam niektórzy się nas pytali, czy my wszystko widzieliśmy. Ja mówię, że nie, w sumie, bo ja byłem w Żabce i tam kupiłem sobie kolę, to w sumie nic nie widziałem. Rally też nic nie widział, ale no. Kurde, żałuję, że tego nie widziałem. Miałbym taką bekę, jakby zobaczył. Jak Emi zostaje po prostu. Jak auto w niego wpierdala się. No, ale pod koniec, jak już wszyscy tam zeskrobali Emila z chodnika, nie? Wzięli go tam do szpitala, no to my pojechaliśmy z Redim do Maka. Oczywiście nie mogliśmy już jakby wejść tam, bo, nie wiem, czy tam było za późno, coś w tym stylu. Było mega ciemno, nie? No to już jakby nie mogliśmy tam wchodzić, no to nie zjedliśmy Maka, bo się spóźniliśmy i byłem mega wkurwiony, pożegnaliśmy się, ja pojechałem do domu, on pojechał do domu i tyle, nie? I ja w sumie tam do mnie stary jeszcze dzwoni, że gdzie ja jestem, więc to jest słuchaj, śmieszna sytuacja, bo Emil został potrącony przez samochód, nie? Dobra, dobra, tylko żebyś ty teraz nie został potrącony przez samochód, więc nie, spokojna twoja rozczochrana, nic się nie stanie, nie? No i nie, jakby nigdy w życiu mnie jeszcze auto nie jebnęło. Boże, żebym teraz tego nie wykrakał, żeby teraz mi nic nie pierdolnęło, nie? Taka sytuacja, która jest dosyć dziwna. No jak mówiłem, uważajcie jakby na swoich drogach, bo to się naprawdę może źle dla was skończyć, nie? Ja widziałem tylu debili, na przykład pamiętam w Warszawie było skrzyżowanie i było totalnie pusto, było już ciemno, ale miałem czerwone światło, nie? I akurat widziałem, jak jakiś wariat jedzie, tak jakby w ogóle, bo wiedział o to, że ma zielone światło, to może jechać tak w pizdu szybko, nie? Nie, nie może jechać w pizdu szybko, nie chwa się kurwa swoim samochodem, ponieważ
będzie jakiś debil w słuchawkach, który ci wyjdzie na ulicę i zostanie potrącony. I kogo będzie wina? No oczywiście, że twoja, bo jechałeś za szybko, nie? No i postanowiłem zrobić takie coś, że udawałem właśnie, że nie słyszę go, założyłem słuchawki i przeszedłem przez pierwsze czerwone światło, bo tak jakby, bo droga była dwupasmowa? Dwa pasy były, nie? Przechodzę przez pierwszy pas, przez czerwone światło i chciałem udawać, że przechodzę przez drugi pas. To było bardzo niebezpieczne, nie róbcie tego. No i to auto to założyło i zaczęło hamować, tak hamuje, nie? I przede mną się zatrzymał. Oczywiście nie wyszedłem na ulicę, nie jestem debilem, nie? Aż tak bardzo bym nie ryzykował, ale jakby trochę go przestraszyłem. I on podchodzi i otwiera, czy on podjeżdża do mnie, nie? Otwiera okno i pyta się, co ja kurwa robię. A ja mówię, no nie, w sumie nic nie powiedziałem, nie? W sumie nic nie powiedziałem, bo nie wiedziałem zbyt, co mam powiedzieć. Ale obroniły mnie inne osoby, że kurwa tam debilu, patrz jak jedziesz, bo właśnie wyjdzie ci ktoś i nawet nie zahamujesz, nie? Tam się pokłócili, potem on chyba poczuł cringe, że faktycznie tam, kurwa, spierdoliłem sprawę i pojechał dalej, nie? Więc jakby to jest taka kolejna anegdota, kolejna historia pokazująca na to, że nie bądźcie zero-jedynkowi, nie pozwalajcie sobie na zbyt wiele, jeżeli macie jakiś tam przywilej. No akurat przywilejem na zielonym świetle jest to, że możecie sobie przyjechać albo przejść. Więc jakby nie korzystajcie z tego 100%, bo prędzej czy później traficie na osobę, która zrobi jakiś głupi błąd. W sumie pamiętam taką reklamę zajebistą, też właśnie na temat wypadków samochodowych. Jak ktoś właśnie sobie jechał, bo mógł sobie pozwolić, nie? Jakby ma pierwszeństwo, sobie jedzie bardzo szybko i ktoś mu wyjeżdża. Bo ktoś zrobi błąd i mu wyjeżdża i co? Koniec! Zgon po prostu, no! Mimo, że mogliście coś zrobić, to będziecie płacić za błędy innych. Więc jakby róbcie wszystko na spokojnie, nie? Okej, więc morał jest. Śmieszna historia jest. Kebab, który się obstał, też jest. Jeżeli wy mieliście coś ciekawego do powiedzenia, jeżeli, nie wiem, przeżyliście może wypadek samochodowy, a to jest taki spoiler do przyszłej animacji. W sensie nie wiem, kiedy będzie taka animacja, kiedy będzie taka historia, ale prędzej czy później pojawi się taka historia. Taki spoiler. Może się pojawi, nie wiem. Więc jeżeli mieliście coś ciekawego do powiedzenia, to napiszcie do nas maila na adres bkzzzyciomopodgmail.com. Macie teraz tutaj adres pokazany na monitorze, tak samo jak w opisie. W opisie macie też linki do social mediów moich oraz linki do social mediów nowego animatora, Westera, więc wbijcie na jego kanał, tak samo jak na moje kanały. Do zobaczenia i cześć! Uah!